jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga czytelniczego, na którym oczywiście będę czytać książki, ale oprócz książek będą też filmy, bo tak się składa, że za trochę ponad tydzień będzie miała miejsce ceremonia rozdania nagród Akademii Filmowej, czyli oczywiście Oscary. Ja wiem, że to nie jest najbardziej trafna ceremonia, to znaczy nie zawsze zgadzam się z werdyktami Akademii, ale zawsze tę ceremonię oglądam i zawsze przed tą ceremonią staram się nadrobić jak najwięcej produkcji nominowanych, więc trochę o filmach Wam tutaj też poopowiadam, ale oczywiście pierwsze skrzypce będą grały tutaj książki i będę kilka tych książek czytać, przede wszystkim Marsjanina, czyli książkę science fiction, po którą sięgnęłam z polecenia Zuzanny z kanału Morze Słów. Jest to książka, którą już w dużym stopniu znam, jeżeli chodzi o fabułę, ponieważ widziałam ekranizację filmową w reżyserii Ridleya Scotta, gdzie główną rolę gra Matt Damon. Jestem tutaj na stronie 111 i muszę powiedzieć, że do tej pory mam takie wrażenie, że ta ekranizacja filmowa bardzo wiernie oddaje treść tej książki. Fabularnie mogę Wam powiedzieć, że ta książka rozpoczyna się od takiej nieudanej ekspedycji na Marsa, podczas której jeden z członków załogi zostaje na tym Marsie. Jest on uznany przez resztę załogi za zmarłego, ponieważ na to wskazują parametry biologiczne w jego kombinezonie. A tak się składa, że ten mężczyzna, Mark, żyje, ma się dobrze, no i właśnie na tym Marsie się pozostaje i musi jakoś wymyślić, jak tam przeżyć w tych bardzo trudnych warunkach. On tam ma zapasy żywności na 300 dni, no i po prostu kombinuje. Czyta się to bardzo szybko, bardzo tak przyjemnie, chociaż też jest tutaj sporo takich zawiłości technicznych dotyczących różnych tam sprzętów i to nie w 100% rozumiem, ale mimo wszystko jest dla mnie przyjemne, więc na pewno tę książkę skończę, ona jest w miarę cienka i opowiem Wam o moich pełnych wrażeniach pod koniec tego vloga. Oprócz tego w audiobooku skończyłam jedną książkę, jest to Szczelina Józefa Kariki, jest to horror, który był przedziwną książką i tak w dużym skrócie ten horror opiera się o ten mit dotyczący pasma górskiego w Trybeczu na Słowacji. Jest to takie miejsce, które nazywane jest słowackim trójkątem bermudzkim, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach ginie bardzo dużo osób. Mam bardzo dużo przemyśleń na temat tej książki, ale to opowiem Wam o nich w kolejnym update'cie, bo chcę, żeby ten wstęp był taki dynamiczny. No i zaczęłam jeszcze słuchać kolejnej książki, Wyspa Potępionych, Mroczna historia wyspy Blackwell. Czytam tę książkę z polecenia, słucham jej w audiobooku na Audiotece. No i jest to również bardzo interesująca historia, która opowiada właśnie o wyspie w Nowym Jorku, gdzie kiedyś funkcjonowała placówka psychiatryczna, gdzie były właśnie zsyłane osoby obłąkane albo osoby, które były ubogie, albo trafiali tam również kryminaliści. Warunki w tej placówce były po prostu nieludzkie i ta książka jest bardzo, bardzo wstrząsająca. Ja już trochę o tej historii słyszałam, bo słuchałam kiedyś jakiegoś podcastu, który tego dotyczył, ale z dużym zaciekawieniem tę książkę czytam. No i ostatnia już książka, która będzie na tym vlogu, to Legenda o popiołach i wrzasku, czyli pierwszy tom cyklu, autorstwa Anny Bartłomiejczyk i Marty Gajewskiej. Bardzo popularna ostatnia pozycja, o której na pewno słyszeliście. Jestem tutaj już na 118 stronie i jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną, mogę Wam powiedzieć tyle, że mamy tutaj północ i południe. Na północy poznajemy Antoinette, czyli dziewczynę, która pracuje jako pokojowa. Dostaje awans i zostaje osobistą ochmistrzynią arcyksięcia Fiona. Natomiast na południu poznajemy dwie dziewczyny, Reine oraz Rose, które są córkami króla. Niestety tam dochodzi do zamachu stanu i król zostaje zamordowany i dziewczyny muszą uciekać. To tak w dużym skrócie, ponieważ tutaj się pojawia dużo postaci i takie aspekty dotyczące przeszłości tych królestw i tak dalej. No i zanim opowiem Wam o moich przemyśleniach, bo już trochę mam na temat tej pozycji, bo jestem właśnie tutaj, to powiem coś na temat tej książki. Ta książka jest napisana przez booktuberki, bestsellerki, które na pewno znacie, ponieważ mają duży kanał o dużych zasięgach. Ja oglądam bestsellerki, nie wszystkie filmiki, ale często do nich zaglądam i bardzo ich treści lubię. Lubię same dziewczyny, nie znam ich osobiście, ale lubię ich treści. Zresztą nikogo z tych większych booktuberów nie znam osobiście. Chciałabym to zaznaczyć tutaj na początku, żeby nie dopuścić może do jakichś spekulacji na temat nieszczerości mojej recenzji albo coś takiego. No i bardzo się cieszę, że bestsellerką udało się wydać tę książkę, bo pamiętam, że oglądałam ich jakieś stare vlogi, kiedy one pisały
tę książkę, więc fajnie, gratuluję, to jest duże osiągnięcie. Jeżeli chodzi o pewne kontrowersje związane z tą książką, to muszę tutaj jednak napomknąć, że jest pewien problem z tym wydaniem, ponieważ do druku poszedł zły plik. Ta książka została wydana nakładem wydawnictwa Winidia, no i wydawnictwo Winidia wydało oficjalne oświadczenie, że została wydrukowana zła wersja z błędami ortograficznymi i tak dalej. No i to jest przykra sprawa, nie ukrywam, że jako czytelniczka trochę czuję się tym zawiedziona. Napisałam na swoim story na Instagramie, że chciałabym wiedzieć, kiedy jest oficjalna premiera wersji poprawionej, no bo nie ukrywam, no nie chciałam wydawać 30 zł na wersję z błędami, chciałabym przeczytać jak najszybciej tę książkę, ale nie chciałam czytać właśnie wersji z błędami, tylko chciałam wersję poprawioną i wydawnictwo Winidia mi odpisało, tutaj Wam wkleję gdzieś tą wiadomość, odpisało mi, że to są jakieś problemy na rynku z dostępnością papieru, więc oni nie potrafią dokładnej daty podać. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tą sprawę. Tak jak już Wam powiedziałam, jestem trochę rozczarowana, że takie prestiżowe wydawnictwo popełniło taki błąd, no ale cieszę się, że się do tego błędu przyznali i że jest tam jakiś program naprawczy w związku z tą sytuacją. Nie znam szczegółów, bo się tym nie interesowałam, no i w związku z tym postanowiłam tak czy inaczej kupić tą wersję z błędami. Druga kontrowersja dotyczy tego, że jest pewien rozdźwięk pomiędzy opiniami recenzentów i recenzentek, a czytelników i czytelniczek. No i jestem tego świadoma, nie wiem z czego to wynika i nie będę tutaj snuć żadnych teorii. Nie wiem, widziałam recenzje pozytywne i widziałam recenzje negatywne. Widziałam taką negatywną recenzję na przykład na kanale Tomka, książkowe Bajdurzenie. I jest to recenzja solidna, poparta argumentami. Widziałam też recenzje pozytywne, na przykład recenzje u Oli, książkowy freak, u Nikoli, Dr. Book i u Słomki. I były to recenzje bardzo pozytywne, więc ja się staram nie nastawiać, staram się czytać tę książkę z otwartą głową i sama sobie własną opinię właśnie wyrobić na temat tej książki. Będzie to opinia na pewno szczera. Na ten moment mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o plusy, książkę czyta się naprawdę bardzo szybko i bardzo tak przyjemnie. Jest napisana lekkim piórem, to jest ogromny plus i nie mam takiego zgrzytu, jeżeli chodzi o styl, ponieważ tę książkę pisały dwie osoby. Ja wiem, które fragmenty pisała Marta, a które Anna, bo one o tym powiedziały. Mimo to nie mam takiego poczucia, że to się, ten styl się jakoś ze sobą gryzie. Jest tutaj zupełnie inne tempo w tych dwóch wątkach i to czuć od samego początku. Antoinette ma wątek bardzo szczegółowy i powolny, natomiast te siostry, ten wątek południa jest szybki. No i to też mi na ten moment nie przeszkadza, bo nawet słyszałam u dziewczyn, że one tę książkę napisały na bazie takiego kontrastu i tak ma być od samego początku. Więc nie uważam, że to jest jakiś wielki błąd, ale nie wiem jak będzie później. Natomiast co mi się nie podoba? Przede wszystkim nie podoba mi się porównanie na okładce do Gry o Tron, bo ja uwielbiam Grę o Tron i zawsze takie porównania wydają mi się nietrafione. To generuje takie wysokie oczekiwania, które bardzo często są trudne do zrealizowania, do sprostania im właśnie. Ja bardzo Grę o Tron lubię i nie lubię takich porównań po prostu. No i nie do końca podoba mi się na ten moment sposób wyrazistość bohaterek. Mamy tutaj trzy główne bohaterki i mam wrażenie, że one nie są do końca właśnie dobrze wykreowane. Ale podkreślam, że jestem na stronie 118, więc mam nadzieję, że dalej będzie lepiej i że ten charakter tych bohaterek się pokaże. Jak na razie one mi się tak jakby zlewają w taką jedną bohaterkę i nie czuję jakby różnic pomiędzy nimi, pomimo tego, że one robią jakby inne zupełnie rzeczy. Więc będę czytać dalej. Trochę tych błędów zauważyłam gdzieś tam po drodze, ale staram się też na nich nie skupiać, bo chcę jednak, żeby ta lektura była dla mnie przyjemna. No i chcę się dobrze bawić, no bo to jest mój wolny czas też, więc mam nadzieję, że mi się spodoba i na pewno będę Wam dawać znać. Teraz się z Wami żegnam i to tyle w tym update'cie. Cześć! Thank you.
wychodzę z takim bardzo szybkim update'em czytelniczym. Czytam Legendę o Popiołach i Wrzasku dalej. Przeczytałam niewiele, bo około 100 stron od ostatniego update'u, no ale i tak Wam pomyślałam, że coś powiem na temat tych moich odczuć. Jak na razie czyta się mi dobrze, nie mam się zasadniczo do czego przyczepić, ale mam też takie odczucia, że czytam to trochę bez emocji. Ta książka na ten moment mnie nie wciągnęła, no i nie poczułam nic wobec bohaterek i bohaterów. Nikt nie wzbudził mojej sympatii ani antypatii, więc trochę te moje odczucia wobec tej książki są neutralne, a spodziewałam się, że już po 200 stronie będę bardziej wciągnięta w fabułę, ale mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni. Na ten moment zaszły pewne zmiany, ponieważ w wątku południa pojawiły się nowe perspektywy. No i jestem zaintrygowana, ale nie sięgam po tę książkę z jakimiś rumieńcami na twarzy. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, chciałabym się bardziej po prostu wciągnąć, żeby to czytanie było przyjemniejsze. Natomiast w Marsjanina się wciągnęłam, przeczytałam też 100 stron i czyta się to bardzo szybko. Mam też jeden taki mały problem z tą książką, bo wydaje mi się, że tutaj trochę za mało podkreślono dramatyzm sytuacji, w której znalazł się nasz główny bohater. No bo jednak on jest mężczyzną, osobą, jedynym człowiekiem na Marsie i jego szanse na ratunek nie są wcale wysokie. Grozi mu śmierć głodowa i to jest naprawdę dramatyczna sytuacja i trochę żałuję, że tutaj utrzymano tę książkę w takim tonie czysto rozrywkowym. Tak też było w filmie, z tego co pamiętam. No i z jednej strony rozumiem, że takie skupienie się na produktywności i na zadaniowości u głównego bohatera ma sens. Z drugiej strony jednak ja osobiście chciałabym jednak tego dramatyzmu trochę więcej, albo w ogóle, żeby się tutaj pojawił, bo jak na razie go nie było. Jest tutaj też bardzo dużo tych szczegółów technicznych, dużo parametrów różnych maszyn i tak dalej. No i z jednej strony jakoś mi to nie przeszkadza, z drugiej strony tego specjalnie nie rozumiem. Nie przywiązuję do tego po prostu większej wagi, ale czyta się tę książkę i tak w miarę szybko, jest taka wartka akcja, więc na pewno za niedługo ją skończę i podzielę się z Wami moją pełną opinią. Jeżeli chodzi o audiobooki, to nie czytałam za bardzo Wyspy Potępionych, bo zaczęłam słuchać w audiobooku Córki Eleny Ferrante. Jest to moje drugie spotkanie z tą autorką. Czytałam do tej pory Zakłamane życie dorosłych, które mi się podobało. No i Córkę chciałabym przeczytać jak najszybciej, bo 4 marca w Polsce miała była premiera filmu właśnie Córka w reżyserii Maggie Gyllenhaal. No i tam właśnie główną rolę gra Olivia Colman, która została za tę rolę nominowana do Oscarów. No i chciałabym bardzo ten film również zobaczyć. To jest film i książka w dużym skrócie opowiadają o macierzyństwie. Jak na razie mi się bardzo podoba. Elena Ferrante pisze w taki bardzo specyficzny sposób, ale czyta się to po prostu bardzo dobrze, więc na pewno niebawem to skończę, bo to jest taka bardzo krótka książeczka, która ma 130 stron z tego co pamiętam, więc też Wam tutaj na tym vlogu o tej książce opowiem. No i chyba to tyle. To był krótki update, ale taki miał być. Przyjdę do Was za chwilę. Thank you.
Cześć, przychodzę już z ostatnim update'em i z pełnymi recenzjami książek, które przeczytałam podczas tego vlogu. No i zacznę oczywiście od legendy o popiołach i wrzasku, czyli od książki bestsellerek, którą skończyłam niedawno i a propos której mam bardzo dużo przemyśleń, aż sobie to wypisałam, tam mam notatki, żeby się w tych swoich przemyśleniach nie pogubić i żeby Wam wszystko przekazać. Słowem takiego wstępu mogę powiedzieć, że mam mieszane odczucia. No i będę opowiadać o tych swoich odczuciach, analizując osobno wątek północy i południa, ponieważ one są bardzo od siebie różne po prostu. Jeżeli nie czytaliście tej książki, a macie ją w planach, to możecie spokojnie oglądać, bo tutaj nie będzie spoilerów, a na samym końcu będzie może taki mały wątek spoilerowy, ale to go oznaczę. Więc rozpoczynając od wątku północy, czyli wątku Antoinette i Fiona, jest to wątek, w którym podobał mi się system magiczny, który moim zdaniem był ciekawy, dobrze nakreślony. Ta magia miała swoje granice i była naprawdę przedstawiona w sposób taki oryginalny. Wydaje mi się, że dla osób, które lubią motyw taki w literaturze związany z odkrywaniem w sobie magii, utożsamianiem się z tą magią i takimi próbami ujarzmienia tej magii, wątek Antoinette może być bardzo ciekawy. W tym wątku podobała mi się też sama Antoinette i muszę trochę cofnąć swoje zdanie z poprzedniego update'u, bo to, że ona jest mało wyrazista na początku tej książki, ma swój sens. Tutaj ta bohaterka zmienia się w trakcie trwania tej książki. Ta zmiana jest subtelna, ale zauważalna i dobrze podbudowana i to mi się podobało. Podobało mi się też w tym wątku zakończenie, które moim zdaniem było najlepszym zakończeniem z możliwych i które sprawiło, żebym sięgnęła po dalsze tomy, żeby przeczytać, co tam się w tym wątku Antoinette podziało. Doceniam też to w tym wątku, że tam zadbano o szczegóły, jeżeli chodzi o wykreowanie świata. To znaczy, ja potrafiłam sobie jako czytelniczka wszystko wyobrazić. To znaczy, jak wygląda ją wnętrza z pałacu, jak wyglądają stroje, ogólnie szeroko pojęta kultura i tradycja w tamtym królestwie, jaka jest pogoda i tak dalej. Dla mnie to jest ważne, ja lubię sobie takie rzeczy wyobrażać, więc to doceniam. No i w tym wątku było dużo na temat historii, na temat przodków, przeszłości i to wszystko miało ręce i nogi i mam wrażenie, że ktoś się nad tym napracował. Natomiast jeżeli chodzi o wady w tym wątku, to on mi się nie podobał z tego względu, że był strasznie nudny moim zdaniem. I pomimo tego, że ten system magiczny mi się podobał, to wydaje mi się, że tego było za dużo i za bardzo szczegółowo. I ja po prostu w pewnym momencie byłam już tym bardzo zmęczona i trochę tak właśnie wymęczyłam ten wątek. I chyba największą wadą jest to, że ja czytałam ten wątek bez zaangażowania i bez emocji. I to jest dla mnie niestety ogromny minus. Uważam też, że relacja, która narodziła się tam pomiędzy Fionem a Antoinette, mogła być lepiej pokazana, bo ona miała ogromny potencjał, natomiast ten potencjał nie został wykorzystany odpowiednio moim zdaniem. I być może ten potencjał będzie pokazany tam w kolejnych tomach, no ale ja oczywiście oceniam ten tom. Po prostu brakowało mi tam iskry i nie chodzi mi tutaj o iskrę romantyczną. Jeżeli zaś chodzi o wątek południa, jest to wątek znacznie szybszy niż wątek północy, tam się o wiele więcej dzieje. No i poznajemy też tam dużo więcej bohaterów i bohaterek, jest tam też dużo więcej perspektyw, no bo w wątku północy jest tylko perspektywa Antoinette oczywiście. Nie wiem, czy tych perspektyw nie jest za dużo, ale szczerze mówiąc aż tak mi ta mnogość perspektyw nie przeszkadzała. Przeszkadzały mi inne rzeczy, ale zaraz Wam o nich opowiem. Na początku o zaletach. W tym wątku południa podobało mi się przede wszystkim to, że był to wątek dla mnie bardziej rozrywkowy. Czytało mi się go szybciej, bardziej mnie zaangażował po prostu, więc to na plus. Tam podobało mi się, jak przedstawiono smoki i muszę tutaj przyznać rację Tomkowi z kanału Książkowe Bajdurzenie. Faktycznie sposób kreacji tych smoków jest podobny do tego, jak wykreowano smoki w animacji, jak wytresować smoka, ale mi to osobiście nie przeszkadzało, bo te smoki mi się po prostu podobały. Podobała mi się też taka więź duchowa pomiędzy smokami a jeźdźcami i pomiędzy jeźdźcami. To było naprawdę interesujące. No i podobała mi się jedna z dwóch głównych bohaterek, Rose. To jest dziewczyna, która wzbudziła moją sympatię, której też ten charakter gdzieś tam się pokazał w trakcie trwania tej książki, która też się zmieniła. Ta zmiana była może bardziej taka toporna, nie taka subtelna jak w przypadku Antoinette, ale i tak mi się wątek Rose dobrze do pewnego momentu czytało. Jeżeli chodzi zaś o wady, tutaj te wady niestety są moim zdaniem takie bardziej donioślejsze dla mnie osobiście. Przede wszystkim nie do końca podobało mi się, jak przedstawiono magię w tym wątku południa, ponieważ jest to magia bez ograniczeń. No i niestety była tam taka jedna scena związana ze smokiem, która moim zdaniem miała potencjał na to, żeby być najlepszą sceną w całej tej książce. No i przez to, że magia była tam bez ograniczeń i był to dla mnie taki po prostu błąd logiczny i taka niekonsekwencja, ta scena została dla mnie po prostu zniszczona w moim osobistym takim odbiorze. To mi się
nie podobało. Dodatkowo nie podobało mi się to, że tam te relacje pomiędzy bohaterkami i bohaterami zostały przedstawione bardzo, bardzo płytko. I mówię to z przykrością, bo wydaje mi się, że te relacje właśnie w tym wątku południa były chyba najważniejsze. Przede wszystkim nie podobały mi się relacje romantyczne, które wydarzyły się gdzieś tam poza tą powieścią. No i to było moim zdaniem strasznie, strasznie kiepskie i strasznie słabe, no bo te relacje jednak okazały się tutaj ważne. I ja rozumiem, że nie wszyscy lubią wątki romantyczne. Ja akurat należę do osób, które lubią dobrze podbudowane, rozwijające się wątki romantyczne. Tutaj tego nie było, tutaj były wątki romantyczne, które nam przedstawiono za pomocą ekspozycji. No i to było dla mnie po prostu słabe. Ja się po prostu nie potrafiłam w te wątki zaangażować i tym samym poczuć czegokolwiek. No i jeżeli chodzi też o inne relacje, na przykład relacje pomiędzy siostrami, też wydaje mi się, że tutaj było to trochę płytkie. Mogło być to głębsze, bardziej takie donioślejsze, ciekawsze, mogło być tego po prostu więcej, kosztem tych wartkich wydarzeń, których moim zdaniem było aż tutaj za dużo. Jeżeli chodzi o zakończenie wątku południa, podobało mi się połowicznie. Był tam pewien wybór, który mi się nie podobał i który uważam za zbyteczny i wydaje mi się, że on jest tam wprowadzony tylko po to, żeby zszokować czytelnika, więc zgadzam się trochę z opiniami, które już tam wcześniej słyszałam. No i wydaje mi się, że przez to zakończenie trzeba zaznaczyć, że ta książka jest skierowana przede wszystkim albo tylko i wyłącznie do dorosłego czytelnika. I teraz opowiem Wam o spoilerze, czyli o zakończeniu. Tutaj oznaczę czas, kiedy spoilerów nie będzie i powiem Wam dokładnie, co mi się nie podobało, ale już pewnie dla osób, które czytały, możecie się domyślać. Chodzi mi tutaj oczywiście o wątek gwałtu na Rose, który jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebny, bo już sama śmierć tej bohaterki, bo ona od razu po tym gwałcie umiera, jest moim zdaniem tutaj wyjątkowo doniosła i jest wystarczającym powodem do tego, żeby inni bohaterowie chcieli się zemścić, bo wydaje mi się, że tutaj ta zemsta będzie takim motorem napędowym przy kolejnych tomach. Więc nie rozumiem, po co był ten gwałt, nie było to miłe czytanie na taki temat, a ja nie jestem osobą, która jakoś strasznie się wzbrania przed czytaniem albo oglądaniem przemocy, różnych form przemocy. Ja bardzo lubię Pieśń Lodu i Ognia, podkreślam, tam jest bardzo dużo różnych form przemocy, ale tam jest ta przemoc przez cały czas, a nie tylko na samym końcu, że tak powiem. A tutaj właśnie tak było i wydaje mi się, że to było niepotrzebne. Mi się to osobiście nie podobało i wydaje mi się, że to było zbyteczne. Podsumowując, już wychodząc z tych spoilerów, uważam, że książka ma potencjał. Jest w niej trochę wątków, które zostały moim zdaniem źle poprowadzone, mogłyby być poprowadzone lepiej. Dla mnie to są takie słabe 3 gwiazdki. Ja uważam, że autorki potrafią pisać i naprawdę uważam, że może jest szansa na to, że przyszłe tomy będą lepsze. Nie wiem, czy będę je czytać, chyba nie na ten moment, bo nie chcę inwestować w to czasu, ale oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. Ja autorkom bardzo, bardzo kibicuję. Uważam, że to fajnie, że napisałam książkę, która wyniknęła z ich przyjaźni i z takiej miłości do literatury również. No i bardzo się cieszę, że ludzie spełniają swoje marzenia. Życzę im jak najlepiej. Życzę, żeby kolejne tomy były coraz lepsze. I to tyle, jeżeli chodzi o książkę Legenda o popiołach i wrzasku. Jeżeli chodzi o inne książki, które przeczytałam, to skończyłam Marsjanina i za bardzo nie mam tutaj wiele do dodania, bo moja opinia się nie zmieniła. Tak jak mówiłam Wam już wcześniej, ta książka czytała się szybko, była interesująca, nie ma tutaj nic, do czego mogłabym się przyczepić, bo wydaje mi się, że autor zrobił ogromny research. Było tutaj dużo wydarzeń i faktycznie była ta książka wciągająca. Jednak dla mnie było tutaj za mało tego dramatu osobistego. Ten portret psychologiczny głównego bohatera, który stanął przed takim bardzo trudnym wyzwaniem, że tak powiem, w takiej niezwykle traumatycznej sytuacji, został tutaj niedostatecznie pokazany i to mi się nie podobało, dlatego oceniam tę książkę na 3,5 gwiazdki. Natomiast jeżeli chodzi o audiobooki, to przeczytałam połowę Wysypy Potępionych. Jest to książka, o której Wam mówiłam już w pierwszym update'cie na tym vlogu. Nie przeczytałam całości, bo po prostu nie zdążyłam i pełną moją recenzję będziecie mogli usłyszeć w podsumowaniu czytelniczym marca. Natomiast jak na razie ta książka bardzo mi się podoba, jeżeli można tak powiedzieć, bo jest niesamowicie wstrząsająca. Tam mamy naprawdę szczegółowo opisane różne tortury, jakim byli poddawani pacjenci w tej placówce psychiatrycznej. No nie ma po prostu na to innego słowa niż tortury, bo tam tych pacjentów kneblowano, zamykano w klatkach, bito, duszono. No po prostu okropna sprawa. Tam już nie wspominając o tym, żeby dbano w ogóle o jakąś terapię psychologiczną, czy coś takiego, o jakieś leczenie psychiatryczne. Straszna rzecz. No i bardzo
bardzo się cieszę, że to czytam, jednak nie jest to komfortowe czytanie, to muszę przyznać, jest to lektura na pewno wstrząsająca. No i tak jak mówię, będę sobie czytać dalej tę książkę do końca marca, bo muszę sobie ją po prostu dawkować, żeby za dużo jej naraz nie przyswajać, bo te opisy są tam takie druzgocące. Mówiłam Wam też ostatnio, że skończyłam Szczelinę Józefa Kariki i powiedziałam, że powiem Wam jedno zdanie na temat tej książki. Tak jak mówiłam Wam, ta książka opowiada o tej legendzie, która dotyczy Trybecza, że tam znikają ludzie. Jest to książka przedziwna, bo jest to horror napisany w bardzo specyficznym stylu. Ja chyba jeszcze nie czytałam takiej książki i ja początkowo nie byłam w stanie stwierdzić, czy ta książka mi się podoba, czy nie. Teraz już po czasie od lektury mogę powiedzieć, że mi się podobała, natomiast uważam, że połowa była dosyć nudna i dopiero w drugiej połowie zaczęło się coś faktycznie dziać, co było interesujące i miałam kilka razy ciarki na plecach faktycznie. Natomiast ja muszę zaznaczyć, że ja w takie rzeczy nie wierzę, ja w takie mity i w takie legendy nie wierzę i muszę powiedzieć, że bardziej bałam się podczas lektury tragedii na Przełęczy Diatłowa, która jest literaturą faktu i tamta sprawa faktycznie jest przedziwna i niewyjaśniona i lektura tragedii na Przełęczy Diatłowa przysporzyła mi też ciarki na plecach. No i chyba bardziej ją polecam, natomiast Szczelina była też czymś na pewno oryginalnym i interesującym, więc też Wam tej książki nie odradzam. Przeczytałam też Córkę Eleny Ferrante i jest to książka, która bardzo mi się podobała. Ja bardzo lubię takie książki, które przez pryzmat jakiegoś wydarzenia, jakiegoś takiego krótkiego fragmentu z życia potrafią opowiedzieć bardzo dużo na temat różnych spraw. I w Córce ta tematyka koncentruje się wokół macierzyństwa. Poznajemy tam główną bohaterkę, która jedzie na wakacje, jest już kobietą w średnim wieku, ma dorosłe córki i jedzie właśnie na wakacje, gdzie poznaje nowych ludzi, gdzie zawiązuje jakieś tam relacje i jest to początek, taki pretekst do tego, żeby przeanalizować własną przeszłość. Bardzo ciekawa pozycja, porusza temat macierzyństwa, tak jak Wam mówiłam, z takiej trochę innej perspektywy. Pokazuje, że macierzyństwo to są wyrzeczenia dla kobiety i to nie zawsze jest też taka łatwa i przyjemna sprawa. Jednocześnie ta książka była wspaniale napisana. Bardzo podoba mi się styl Eleny Ferrante, który jest taki barwny, że ja jestem w stanie poczuć w ogóle klimat, zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, poczuć dosłownie piasek na rękach, na stopach, o może tak. To naprawdę mi się podobało. Była tam na przykład taka scena, na ulicy, tanga i tak dalej. No i to było naprawdę bardzo fajne i potrafiłam sobie to wszystko wyobrazić. No i zobaczyłam też film Córka, o którym opowiem Wam w kolejnym update'cie, bo teraz będzie krótki przerywnik i na samym końcu opowiem Wam również o filmach, bo przecież obiecałam. Filmowym. Spięłam sobie włosy, jest pewna zmiana, bo coś jest z nimi dzisiaj nie tak, ale to już długo nie potrwa, bo idę je ściąć w tym tygodniu. To była taka luźna dygresja i wracam do filmów. Tak jak mówiłam Wam na początku, jest w tym tygodniu tydzień oscarowy, to znaczy z niedzieli na poniedziałek mamy Oscary, czyli rozdanie nagród, co do których mam bardzo dużo wątpliwości, a jednocześnie kojarzą mi się z taką magią kina, więc je oglądam. No i sobie nadrabiam te wszystkie filmy i powiem Wam, że z tej kategorii głównej, czyli najważniejszej i najlepszy film, widziałam do tej pory Nie patrz w górę, Dune, Króla Richarda, Zaułek koszmarów, Psie pazury i West Side Story. I muszę powiedzieć, że nie mam swojego faworyta. Żaden z tych filmów nie podobał mi się jakoś tak bardzo. Wydaje mi się, że w zeszłym roku była naprawdę mocna stawka oscarowa, bo były takie filmy jak Dźwięk metalu, przepraszam,
ojciec i przede wszystkim obiecująca młoda kobieta, czyli jeden z moich ulubionych w ogóle filmów wszechczasów. No i w tym roku te filmy są poprawne, ale nie wzbudzają mojej jakiejś takiej ogromnej fascynacji i jakoś tak bardzo na mnie emocjonalnie nie działają, więc jak na razie chyba najbardziej podobały mi się Psie Pazury i Duna. Duna pod kątem takim realizacyjnym, a Psie Pazury były dosyć oryginalne, ale to też nie był jakiś taki wspaniały film, który bardzo doceniam, więc mam do nadrobienia jeszcze Belfast, Kodę oraz filmu Paula Thomasa Andersona. Nie wiem, czy uda mi się te filmy wszystkie zobaczyć, bo nie ukrywam, że w moim kinie, w mojej miejscowości bardzo ciężko te filmy zobaczyć. Muszę jechać godzinę, prawie godzinę do Katowic, żeby te filmy zobaczyć. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Być może jeszcze je gdzieś znajdę. No ale za to zobaczyłam film Córka, który powstał na podstawie powieści właśnie Córka Eleny Ferrante. No i bardzo mi się ten film podobał. Jest to film, który nie jest nominowany w tej kategorii głównej, ale jest nominowana Olivia Colman właśnie za tą rolę jako aktorka w pierwszoplanowej roli damskiej, kobiecej. No i powiem Wam szczerze, że podobała mi się bardzo w tej roli. Ta historia jest niezwykle interesująca i mam wrażenie, że ten film uchwycił tą kwintesencję tego, co próbowała pokazać, co próbowała przedstawić Elena Ferrante, więc naprawdę podobał mi się ten film. Ja w tej kategorii aktorskiej najbardziej kibicowałam do tej pory Jessice Chastain, chociaż nie widziałam jeszcze filmu, w którym grała. Ale bardzo lubię tę aktorkę i wydaje mi się, że ona już dawno na Oscara zasłużyła. Natomiast Olivia Colman już Oscara ma, więc być może teraz należy się komuś innemu. Córka, film bardzo fajny, bardzo Wam polecam. I jeżeli chodzi o filmy fabularne, jakie widziałam w ten weekend, widziałam też bardzo ciekawy thriller. To już nie są filmy oscarowe. Bardzo ciekawy thriller Widzę Cię. Ten thriller jest dostępny na platformie Canal Plus, jeżeli macie ochotę. I jest on naprawdę taki ciekawy, angażujący. Nie jest to może jakieś arcydzieło i nie jest to też film jakiś bardzo emocjonalny, ale jednocześnie mam wrażenie, że teraz w tych czasach bardzo trudno o dobry thriller, który nie jest jakiś taki strasznie głupi, a ten był ciekawy, opowiadał też o takim małżeństwie z problemami i o ich synu, no i poruszył tam bardzo ciekawą kwestię, o której nie mogę Wam powiedzieć, bo to jest spoiler, ale naprawdę mi się podobał, więc warto zobaczyć taki film na piątkowy wieczór. No i widziałam też bardzo słaby thriller, erotyczny tym razem, thriller Głębokie Wody z Benem Affleckiem i Anną de Armas w rolach głównych. I to jest film tragiczny, który bardzo, bardzo Wam odradzam, bo ten film opowiada o ludziach, no z braku lepszego słowa, nazywam ich porąbanymi, bo oni po prostu sami sobie stwarzają problemy i naprawdę nie da się tego filmu obejrzeć na poważnie. Jeżeli chcecie się pośmiać nad absurdami, które są w tym filmie, to być może Głębokie Wody Wam się spodobają, ale naprawdę ten film był strasznie irytujący. Ja prawie nie dobrnęłam do końca i zmuszałam się, żeby po prostu zobaczyć, ale nie wiem, czy to było dobre. Jeżeli chodzi zaś o filmy dokumentalne, to widziałam w ten weekend dwa ciekawe, a właściwie półtora, bo jeden widziałam tylko jeden odcinek, a ma dwa odcinki. Pierwszy film, który widziałam, to Wynalazczyni Dolina Krzemowa w kropli krwi i jest to film dokumentalny, który opowiada o Elizabeth Holmes, czyli o takiej pani, która kilka lat temu chciała zrobić rewolucję w diagnostyce laboratoryjnej i wymyśliła taką maszynę, która będzie diagnozować krew ludzi za pomocą jednej kropli. I to było przedziwne przedsięwzięcie. Ona zarobiła tam bardzo dużo pieniędzy, ale jak możecie się spodziewać, to było oszustwo. Ten film Wam polecam, bo sprawa jest niezwykle interesująca. Natomiast uważam, że ten film mógłby być bardziej szczegółowy, bo tam faktycznie ta sprawa była na tyle ciekawa, że więcej szczegółów bym chciała. No i drugi dokument, który widziałam, to Jak Feniks. Jest to miniserial dokumentalny, który możecie znaleźć na platformie HBO Max, która jest od początku marca w Polsce. Swoją drogą, ja bardzo lubię HBO i uważam, że ma znacznie bogatszą bibliotekę niż na przykład Netflix. Jak Feniks to miniserial, który opowiada o aktorce Evan Rachel Wood i o jej oskarżeniach wobec muzyka bardzo znanego Marilyna Mansona. Oskarżenia te dotyczą przemocy, którą wobec niej stosował, gdy byli w związku. Więc bardzo ciekawa sprawa. Zobaczę sobie na pewno drugi odcinek i jeżeli nagram jakiś odcinek podsumowań filmowych, to pewnie Wam o w tym dokumencie opowiem coś więcej. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które widziałam. Ja oglądam bardzo dużo różnych seriali, dokumentów i filmów w trakcie tygodnia, więc no, skupiłam się tylko tutaj na weekendzie.
No i chyba będę kończyć tego reading vloga, bo wydaje mi się, że już jest bardzo, bardzo długi. Proszę dajcie mi znać, co myślicie o tych książkach, które tutaj przytoczyłam, czy czytaliście, czy planujecie, jak Wam się podobał ten reading vlog, czy podoba Wam się taka forma, czy chcielibyście częściej je widzieć na moim kanale. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca i że zobaczyliście. Cześć!